Cześć, kontynuujemy klucz stworzenia postaci. W tym odcinku zajmiemy się stworzeniem materiałów, które będą dekorować naszą postać. Zacznijmy od tego, że przejdźmy do mesha, aby zobaczyć obiekt 3D nieprzysłonięty żadnymi niepotrzebnymi elementami. Możemy teraz zamknąć też kartę Physics Assets, ponieważ Ragdoll działa dosyć dobrze i nie wymaga poprawy. Widzimy, że model 3D wygląda tak i posiada dwa materiały. Jeżeli wybierzemy Highlight, podświetlimy konkretny materiał. Tutaj widzimy, że to jest w sumie cała postać. Natomiast drugi materiał to jest jakiś emblemat na piersi bohatera. Ok. Jeżeli wybierzemy lupę, na pierwszym materiale zobaczymy, gdzie on się znajduje i też zostanie zaznaczony. Jest to pierwszy materiał w katalogu Materials, który wcześniej stworzyliśmy i gdzie te materiały przenieśliśmy. Wybierzmy pierwszy materiał. Widzimy, że na razie ma przypisany tylko wektor trójwymiarowy, który daje szarość. Jest parametrem, ale my to zaraz zmienimy. Zacznijmy od tego, że przeciągniemy tutaj tekstury, które są nam przydatne. Tekstura maski z końcówką M. Natomiast plik z końcówką N to jest normal mapa. Czym różni się tekstura maski od zwykłej tekstury, zaraz pokażę. Przenieśmy jedną kartę na bok, żeby móc obserwować jednocześnie okienko modelu i okienko materiału. Windows i strzałka w lewo i Windows strzałka w prawo odpowiednio ustawia te okienka. Teksturę normalki łączymy ze slotem normal. Parametry można wyrzucić. Teraz połączmy maskę RGB ze slotem base color i zobaczmy, jak prezentuje się maska na naszym obiekcie. Zobaczymy, jakie kolory odpowiadają jakim elementom. Tutaj widzimy, że cały model jest zielony, elementy gumowe wyginane są niebieskie, natomiast stawy są koloru czerwonego. Można wykorzystać maskę, podmieniając te kolory swoimi wybranymi. Wybierzmy teraz wektor trójwymiarowy, czyli na przykład kolor. Ma trzy wartości, czerwony, zielony oraz niebieski. No widzimy, że jest szary. Jeżeli klikniemy na kolor czarny, możemy wybrać dowolny kolor. Ja wybiorę czerwony. Na przykład taki. Ok. Oczywiście możecie wybrać dowolny kolor, jaki uznacie za właściwy dla waszej postaci. Tutaj mamy trzy kolory nie włączone jako RGB, tylko sloty dla czerwonego, zielonego i niebieskiego. I właśnie w taki sposób możemy wykorzystać maskę. Czyli wybieramy klocek mnożenia. Mnożymy to razy kolor czerwony i razy wybrany kolor z naszej tekstury maski. W tym przypadku wybiorę kolor zielony. Łączymy z Multiply i teraz, gdy połączymy klocek Multiply z Base Color, zobaczymy, jak prezentuje się kolor czerwony w miejscach koloru zielonego, natomiast pozostałe kolory będą czarne. Prezentuje się całkiem nieźle, trochę jak Iron Man, więc zostawię w sumie kolor czerwony. Teraz jednak chcę zamienić czarny kolor też na inne kolory. Zacznijmy od tego, że połączymy dwa kolory. Add. Łączę klocek z zielonym oraz z niebieskim, ponieważ zdecydowałem, że kolor czerwony będzie w miejscu koloru zielonego i niebieskiego na masce. Ponieważ mnożymy, łączymy ze sobą w sumie kolory, może zdarzyć się tak, że maksymalna wartość będzie wyższa od jedynki, natomiast minimalna będzie mniejsza od zera. Nie powinno tak być, dlatego korzystam z klocka Clamp, który obcina coś, co przekracza jedynkę i zamienia na jedynkę. To samo robi z zerem. Teraz łączymy to z mnożeniem z kolorem czerwonym i możemy zobaczyć, jak teraz prezentuje się model. Zobaczymy, że niektóre elementy, te gumowe, czyli te, które były wcześniej czarne, zamieniliśmy na kolor czerwony. Stawy jednak chciałbym, aby były innego koloru. Tak jak Iron Man miał elementy złote, no to i ja chcę mieć w tym przypadku kolory złote, więc wybieram sobie taki kolor. Oczywiście później można poprawić, zobaczyć, jak to wygląda na modelu, bo na modelu może wyglądać inaczej. Też zależy to od światła i od innych parametrów fizycznych materiału. Łączymy kolor, który został w masce, a więc czerwony, z naszym złotym. Mnożymy złoty razy wartości czerwonego. No i aby teraz znowu dobrze to działało, no to trzeba dodać do tego czerwonego materiału nasz kolor złoty. Jak to zrobić? Jeżeli zaznaczymy Add i naciśniemy Ctrl-W, no to skopiujemy ten klocek i teraz
można połączyć odpowiednie elementy we właściwej kolejności i jak już mamy taką teksturę, łączymy z Base Color, dzięki czemu po akceptacji uzyskałem model, który jest czerwony ze złotymi elementami. Wygląda tak. Jest dalej plastikowy, a przynajmniej wydaje się plastikowy, bo odblask fizyczny wygląda w taki sposób. Aby to zmienić, zajmiemy się dwoma parametrami, a mianowicie specular i roughness. Specular to jest siła błyszczenia. Wybierzemy konstant, ale z jedną wartością. Można też nacisnąć jeden i lewy przycisk, stworzy się taki sam klocek. Jedynka, a więc materiał jest zupełnie matowy. Wybieramy jeden, aby był całkiem błyszczący. Natomiast chropowatość, a więc roughness, ustawimy na 0, aby nie był chropowaty, czyli wypolerowany. Zmieniamy jedynkę na 0. I teraz możemy zobaczyć, jak kulka prezentuje się po lewej na podglądzie, a jak damy apply, zobaczymy, jak prezentuje się na naszym modelu. Wygląda tak, czyli model jest błyszczący, wygląda całkiem fajnie. Można oczywiście przyciemnić nieco kolory, żeby wyglądały na bardziej wyszukane. Oczywiście zróbcie to według własnego uznania. Obiekt błyszczący po prostu jest, wydaje się, jaśniejszy, więc trochę przyciemnię kolory i myślę, że dzięki temu będzie wyglądał lepiej. Czyli w taki sposób. Oczywiście został tam jeszcze jeden element, a mianowicie emblemat. Więc układając klocki nieco lepiej, kopiujemy tylko kolor czerwony, aby zachować jego wartość, oraz 1 i 0 ze specular i roughness. Czyli zaznaczamy klocki, naciskamy Ctrl-C i przechodzimy do drugiego materiału. Można go wybrać lupą lub po prostu wybrać w Content Browserze, bo został tylko jeden nieuzupełniony. Co teraz? Przechodzimy do materiału i tutaj przeciągamy tekstury. Zostały nam tekstury znaczka Unreal Engine, czyli ten, BC, czyli Base Color, czyli Diffuse innymi słowy, lub Albedo, oraz tekstury Normal. Przyciągamy okienko tak jak wcześniej. No i możemy teraz usunąć kolor szary, czyli ten parametr, który jest niepotrzebny, i zastąpić go czerwonym. Jeżeli naciśniemy Ctrl-V, no to wkleją się elementy, które wcześniej skopiowaliśmy. Mamy kolor czerwony, który będzie base kolorem, no i specular oraz roughness. Jedynka pod specular i roughness, czyli gładkość, pod zerem. OK. Teraz uzyskaliśmy w sumie szary, błyszczący, odbijający się kolor, tylko że to jest za mało. Przyciągajmy normalkę do podnormalkę i ustawiamy jakoś klocki, żeby było łatwiej nimi działać. Jeżeli połączymy czerwony z base kolorem i zaakceptujemy, zobaczymy, że już całkiem dobrze wygląda ten model. Czerwony pasuje do pozostałych elementów, no i jest tylko wypukłość znaczka. Jeżeli chcemy to zostawić, zostawmy na tym etapie. Ja jednak chcę, żeby znaczek był bardziej widoczny. Oczywiście możemy go podmienić swoim znaczkiem. To jest zwykła tekstura niewielkich rozmiarów, więc możecie ją zrobić nawet w Paint'cie. OK, wybieramy mnożenie, czyli mnożymy czerwony razy znaczek. Jeżeli to połączymy z base colorem, zobaczymy, że kolor czerwony z emblematu samego w sobie się odcina, natomiast właściwym kolorem jest w sumie znaczek Unreal z czwórką. Dlatego, że poprzez mnożenie szarość przyciemniła nasz kolor czerwony. Odwrócimy naszą teksturę, czyli 1 minus, dzięki czemu uzyskamy jej odwrotność. A więc to, co było białe, jest czarne, to, co było szare, jest szare, tylko trochę innego koloru. Pomnożymy to, aby uzyskać biel i czerń. Czerń po pomnożeniu nie zmieni się, natomiast biel, jeżeli pomnożymy na przykład razy 2, będzie bardziej biała niż ta szarość, którą uzyskaliśmy. Łączymy to teraz z Multiply i możemy zaakceptować. Zobaczymy, co teraz się stało. No niestety pomnożyliśmy zbyt mocno, więc nieco większa wartość niż 1 rozjaśniła nasz czerwony. Ale wiemy, jak obciąć wartości większe od 1, a mianowicie wybieramy klocek Clamp, tak jak wcześniej. I tutaj właśnie na pewno dobrze zadziała, czyli większe wartości niż 1 obecnie do 1, mniejsze od 0 wyzeruje. Jeżeli zaakceptujemy, zobaczymy, że teraz całość w miarę dobrze pasuje. Mogą być tam jakieś niedoskonałości, ale wygląda to teraz już dobrze i mamy już postać z materiałami, którą będziemy dalej edytować w pozostałych kolejnych odcinkach. Zapiszmy wszystko.
czyli Save All, no i wybierając wszystko, zapiszmy tekstury i materiały, żeby już było gotowe.